2023 roku zaczynamy ten projekt w Polsce. Nasze gołębie będą latać na 5 różnych gołębikach w Polsce. Będą to czołowe hodowle Polski. Na każdy gołębnik będzie wsadzone 20 sztuk naszych gołębi, gdzie one będą rywalizować na szczeblu oddziału, okręgu, regionu, Polski w danych hodowlach. To są hodowcy wyjątkowo dobrzy w Polsce. I to jest po to zrobione, żeby tak słyszę jakieś tam różne propagandy o Bieniek lata, bo Bieniek ma tylko iluś tam hodowców, Bieniek lata, bo ma iluś tam hodowców. To jest podkreślenie takiego czegoś, udowodnienie pewnym ludziom, że te gołębie potrafią latać i u Bieńka, i na wspólnych gołębnikach. I teraz zrobimy, te gołębie będą, tak jeszcze raz się powtórzę, na najlepszych gołębnikach w Polsce, gdzie ta praca przy nich będzie wsadzona w 100%, to jeśli ci hodowcy wsadzą 100% pracy w te gołębie 100% dadzą zadowolenia. Takie jest moje zdanie. I te gołębniki wszystkie będą nagrane, kiedy gołębie wyjadą już od nas tutaj z hodowli ze Szwecji do Polski, to będzie gdzieś tam koniec lutego, początek marca. Wszystkie gołębie zajeżdżają do gołębników, którzy ci hodowcy zaciemniają gołębie. Może jeden będzie, który nie będzie zaciemniał, a resztę będą gołębie wszystkie zaciemnione. I nagramy te filmy na tych gołębnikach, gdzie te gołębie są na początku sezonu, które te gołębie przyszły. I na koniec sezonu po lotach będzie drugi film nakręcony, gdzie zobaczymy ile procent z tych gołębi zostało na tych gołębnikach. I to jest takie coś, co zakładamy sobie taki projekt na rok 2023. To jest ze względu tylko na ten hejt taki, który idzie w naszą stronę, nie z wszystkich ludzi, ale trochę tego hejtu jest. I to jest tylko, żeby udowodnić sam siebie i tym niedowiarkom, jak gołębie w dobrych rękach się zachowują. I tutaj tak weszliśmy w tą rozmowę o tym naszym nowym projekcie, jak te gołębie lecą, czy leciały. Tutaj mamy kolegę Marka z Polski, który lata w Polsce, tam już kilka tych naszych gołębi testował. Mniej więcej robi to, co my robimy w naszej hodowli. Ja nie mówię, że Marek prowadzi te gołębie 100% tak, jak ja prowadzę, bo ma trochę swojej mądrości w głowie, ale nasze wskazówki tam się przyczyniają do jego sukcesu w Polsce. Marek całe życie mieszkał za granicą, także te sukcesy były góra-dół, ale przez ostatnie 3 lata Marek już tam ludziom trochę nerwów zepsuł. Lata, przez ostatnie 2 lata wręcz wspaniale. Wyniki już nie na szczeblu tam oddziału, okręgu, tylko już regionu, mistrzostwa Polski, także może niech Marek się trochę wypowie. Marek Bury tutaj jest z nami. Także... Dzień dobry, chciałem się przedstawić. Marek Bury. Lotuję w oddziale Kolsze, okręg Olsztyn, rejon Łódź. W tamtym roku mieliśmy samicę, 4. w Polsce w kategorii H z wynikiem 21. Koeficjent. W tym roku wicemistrzostwo rejonu Łódź w kategorii B. 2 mistrzostwa okręgu Olsztyn. A, B, C i M, 3. miejsce. Na oddziale czy okręgu? W okręgu. No. W okręgu jeszcze 1. i 2. lotnik. 2 drugie lotniki w C i z całości. No w oddziale to mistrz oddziału na stare, na młode. Super mistrzostwo w kategoriach też tam w B. 2 drugie. No, na młode też mistrzostwo. Także udało się w tym roku, sezon fajny, chociaż na młode gołębi był bardzo ciężki. Były tylko 3 loty, oddział po prostu no, z wyniku, że gołębie strasznie ginęły, zaprzestał dalszych lotów, ale udało się wygrać. I tak jak kolega mówił, lecę na systemie Darka Bieńka, bardzo dobrze to się wszystko sprawdza. Znaczy od kiedy zacząłeś zaciemniać, nie? To od razu sukcesy. Tak, tak. No tam pierwszy rok nie chciał mnie posłuchać, że próbował ich spieszyć. W 2019 roku pierwszy raz zaciemniałem młode gołębie. No i od razu był super wynik, bo to było, miałem 10. przewodnika Polski w derbach na młode gołębie.
I tak nie chciałem się słuchać, bo chciał mądrość swoją pokazać, że jak on to umie skierzyć głębie, aczkolwiek mu nie poszło. A teraz już no, zaczął się pierzyć, zaczął słuchać. No, podpowiedział, jak to zrobić, tak, i głębie no, fajnie się spierzyły, no już jestem zadowolony. Tak, ludzie właśnie mają problem z tym pierzeniem, nie? To co wszyscy tak z tą pierzeźmy rozmawiali, że nie chcą mi. Tak. Tutaj masz żywy przykład w Polsce, który chłopak lata, no na szczeblu Polski, to już nie będę mówić, biegnie lata 60-80 ludzi. Tutaj mamy parę tysięcy, 44 tysiące ludzi i wynik jest w Polsce i to nie są gołębie, które ja mam, on ma tam 2, 3, 4, może w Rosłodzie 5, 10, no, no. No, ale jest ta wiedza, to to samo to... Tak, no dzięki Darkowi naprawdę udało mi się, no ten system jest, nie będę mówić co za system, bo to nie można, ale sprawdza się i u mnie i naprawdę ciężko mają ze mną wygrywać. Parę od Darka mam z tych takich no, czołowych gołębi, ale 80% gołębi moich to wywodzi się ze Steruar God, który w bieżącym roku, w tym roku umarł na zawał serca. On, no, gołębie leciał małą w ogóle ilością gołębi, tam wsadzał, lotował w sezonie 20 samic i 6 samczyków potrafił wygrywać loty prowincjonalne i narodowe. No, facet był. No, znał się na tym i to bardzo mocno. Darek, masz super gołębie na gołębniku, ale co roku coś nowego sprowadzasz. W jakim celu to sprowadzasz te gołębie i jakie w ostatnim roku sprowadziłeś gołębie do swojego gołębnika? Tak, no gołębie, no to tak jak mówię, to kilka szczepów gołębi mamy, nie? To tak jak wszyscy już wiedzą, Vandenabele, Prangę, to są podstawowe dwa szczepy w naszej hodowli, lecz dołożyliśmy gołębi kategoria A, B, to są gołębie Skitla, Pitbulle, od hodowców takich jak Stefan Lambrecht, Van Ried Rudy, Kurczak i ten, i Marcel Sangers. I to są gołębie naprawdę, które się dołożyły i no, mocno się przyczyniły do wyników bardzo szybkich. Także mamy loty krótkie tutaj, tak jak w okręgu mamy lot, nie, to jest 100 ileś kilometrów, no to ten lot przez ostatnie 4 lata czy 5 lat, to ile tych lotów mamy pewnie 3-4 razy z tego miejsca, to ja nie myślę, żeśmy raz nie wygrali, byliśmy drudzy albo trzeci, a tak co ile razy ten lot to sprawdzimy. Jest ta sama stacja, to jest wygrany lot przez nasze gołębie i to nie jest wygrany, że tam jeden gołąb, tylko to jest dominacja tego lotu, także mamy już właśnie dzięki tym gołębiom szybkim od 3 lat, od 2019 roku, te gołębie, te pitbulle i te kitle, no, sagany bardzo mocno poprawiły szybkość gołębika i jest to właśnie ten przylot, ten efekt, który no, jest to tąpnięcie, tak by Piotr Buga powiedział. Chłopaki dużo pytają się, jak wejść na stronę, gdzie są wyniki nasze, także tutaj pokazujemy, to jest strona My Pigeons, ludzie wchodzą na My Pigeons, nie? MyPigeons.com i tutaj wchodzicie i tutaj sobie wybierzecie home, nie? Że Szwecja, no to tak jak było, nie będę pokazywał od początku. I tutaj właśnie wam przychodzi sekcja, section 32, to jest mój okręg. I tutaj są dane z każdego roku, nie? Od 2018 Szwecja ma benzing, to od 2018 są tutaj wszystkie wyniki wsadzone. I tutaj na przykład, nie wiem, latami można sobie sprawdzić, to nie wiem, rok 22, statystyki sprawdzimy sobie, nie będę pokazywał każdego lotu. I tutaj statystyki w okręgu loty, i tutaj statystyki, zejdziemy na sam dół, żeby tego nie robić. Czekajcie, o kurde, na komputerze. No i tutaj masz, wychodzicie, nie? Najlepszy klub, który w naszym okręgu latał, jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć klubów. I nasz klub wygrał 12 lotów. I tak tutaj widać, hodowca najbardziej, najwięcej sukcesów, który hodowca zdobył, był to Dariusz Bieniek w okręgu, drugi był Abbas, Barting, bla, 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 bla. Jest to pierwsza dziesiątka tutaj na wszystkie loty, znaczy, bo tu są tylko pokazani, którzy wygrali, to znaczy, że w okręgu wygrałem 9, 2 wygrał Abbas i ci wygrali po jednym locie. Teraz na przykład w tym roku, w danym roku tak samo możemy sprawdzić sobie tutaj, wchodzimy na gołębie w klubie. Klub na przykład mamy, to jest chyba mój klub. Tak jest. I tutaj statystyki w klubie.
jak mówią, tak samo jest te wszystkie loty, to wtedy ja wygrałem 14 razy w klubie, 21 lotów mieliśmy na stare, 14 ja, 2, tam kolega Joachim, ten, i to są tylko ci, co wygrali. No to znów takie, teraz mogę wrócić rok wcześniej na przykład. Ilość gołębi, się pytałem ile ilości gołębi, no to czekajcie, to taki, zaraz tu wejdziemy. Bo mówią, że no ja nie mogę mieć gołębi tyle co wy. Macie tu 2148, 2059, 1800 tutaj lot odwołany, tutaj już były loty narodowe, widzicie, to jest ten sam kierunek, to na jeden i to właśnie taki głupio Szwecji jest, je. Robią dwa loty narodowego z tego samego miejsca, widzisz, o tym samym czasie puszczone, ale są te loty podzielone tak, zamiast już było, żeby było 1100 gołębi na locie narodowym, zrobili dwa razy 545, no i do czego to potrzebne, ale ja muszę grać to, w co grają inni, nie, to tak mówię, w Afryce dzieci grali na piasku w piłkę, a w Polsce grali na trawniku, nie? No i tak to wygląda. Teraz tu na przykład rok 21, to każdy sobie może sprawdzić sezon 21 i to samo wchodzimy w statystyki. Znaczy tu sobie można każdy jeden, to zaraz wejdziemy, loty sprawdzimy. I tutaj znów dystrykt 2 wchodzimy i zjeżdżamy na sam dół. I tutaj już było w tamtym roku w okręgu. Znaczy, tak, w okręgu ja wygrałem 5 lotów, ten 5, ten 2, ten 1 i tutaj na przykład wejdziemy w klubie znów. Klub tu jest chyba nasz, tak jest. I tu na te wszystkie loty znów w klubie ja wygrałem 16 razy, ten wygrał 5, ten raz. I 25 lotów mieliśmy też w tamtym roku, a tutaj możemy wejść sobie na przykład na młode. Tu jest młode? Tak, a tu będzie młode w okręgu chyba. Pierwszy lot wygrały moje dzieci, drugi lot wygrał ten, później znów moje dzieci, później ja, Sawa i ja. Tutaj żeśmy wygrali, a to był rok 2021. Tutaj sobie można chyba, nawet nie wiem, bo ja nigdy z komputera zawsze na telefonie się w to bawię.